Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Dermanek100 i witam was w 15 odcinku poradników do Indie. W tym odcinku zajmiemy się zrobieniem mini pauzy. Także pierwszą rzeczą, jaką musicie zrobić, ja już to zrobiłem wcześniej, musicie się przenieść na scenę, gdzie macie gracza. Tak, żeby te mini miało sens. Dalej musimy jeszcze tylko na tamtej mapie, jedna rzecz, co zrobiłem, zaraz wam to pokażę. W kamerze, w menu, ekran oznaczyłem, zaznaczyłem menu, żeby było menu. I to tyle ze zmian. Teraz przejdziemy sobie znowu na tą scenę. I jesteśmy przy graczu. Także teraz sobie w skryptach stworzymy sobie nowy skrypt, oczywiście w C#. Nazwiemy go menu pauzy. Ok, otwieramy oczywiście. I się powinno szybko w miarę otworzyć. Będzie nam potrzebny też najlepiej w drugiej zakładce mono-developa sam skrypt na menu, bo musimy przekopiować parę tych wartości. Także tak, przekopiujmy sobie może na razie wszystko. Damy Ctrl-C, damy sobie Ctrl-V. I teraz będziemy usuwać to, co nam jest niepotrzebne. To zostaje. To zostaje. Tylko takie będą dwa, także zaraz tutaj sobie ci pokazać dwa i tutaj od razu dopiszemy, żeby nie zapomnę. Że tutaj będzie kolejna zmiana typu pull, czyli czy pokazać po prostu. Nie będzie nam potrzebny poziom głośności muzyki, bo muzyki nie mam dodanej. Tak samo muzyka sama nam nie będzie potrzebna. Efekty zostają, klik zostaje, to wszystko zostaje. To zostaje. I reszta wszystko zostaje. Nie, sorry, pozycja scroll też nie, bo tutaj twórców nie będziemy rzucać. Także to też usuwamy. I powinno nam zostać coś takiego. Także teraz przejdziemy może do przypisania w sumie. Tutaj widzę, jeszcze mam błąd pokazać. Okej. Także teraz sobie wszystko to musimy poprzepisywać. Przechodzimy do gracza. Wrzucamy sobie nasz skrypt. Okej. I teraz tak, skin menu to skin menu. Skin jakości to skin jakości. No i skin rozdzielczości to skin rozdzielczości. Efekty to ognisko na razie tylko. A w kliku musimy sobie na tą scenę do gracza dać sobie pusty game object. Nazwiemy go sobie klik, tak jak wcześniej. Klik. Ok. Ok, teraz już jest dobrze. Dodajemy sobie tutaj komponent audio source. Zerujemy jego pozycję. Zero na zero na zero. Ok, mamy to idealnie w środku, mogę trochę to przeżyć. Tak, żeby było to słyszane. Wyłączamy play on awake i wrzucamy tylko tutaj sobie nasz dźwięk, taki jak wcześniej. I teraz przypisujemy sobie w graczu. To będzie klik. I ok. Wszystko mam poprzypisywane. Możemy kliknąć sobie apply, jeżeli chcemy. Także teraz w start napiszemy sobie obecne położenie równa się menu pauzy. Ok. Średnik na końcu. Zapisujemy to. I teraz przejdziemy sobie do stworzenia samych boksów i ogólnie samego GUI dla naszego położenia. Także on GUI. Ok. No i wiadomo, warunek. If. O Jezu, już zostawiłem warunek. Także warunek. Obecne położenie równa się dwa razy menu pauzy. Ok. I teraz dodajemy sobie jeszcze znacznik i. I tutaj sobie ci pokazać. To pierwsze równa się na true. Dobra. I to sobie zostawiamy. I tak, w start jeszcze sobie dopiszemy, że czy pokazać równa się false. Okej.
Także zanim jeszcze napiszemy GUI, napiszemy sobie, żeby to nie wyświetlało się właśnie nam na przycisk. W moim wypadku to Escape. Także piszemy sobie tak. If input, czyli chcemy wcisnąć klawisz, get key down, czyli wciśniemy, chcemy wcisnąć klawisz w dół. Teraz znowu się podajemy kod przycisku, czyli key code. I w moim przypadku escape. Po prostu escape, dlatego że tak jest po prostu w większości gier. Dalej piszemy warunek if. I teraz za pomocą wykrzyknika możemy też, możemy zanegować. To jest negacja zmiennej. Czyli zamiast pisać czy pokazać równa się true, można na przykład napisać tylko czy pokazać. Ja to tak z przyzwyczajeniem piszę true, żeby po prostu mieć pewność, że tak działa, ale ogólnie można też tak. To jest negacja, czyli if czy położenie jest na false, to wtedy czy pokazać równa się true. No i to zaraz dodajemy sobie else. I to będzie jest na false. Okej. I teraz sobie tutaj wrzucimy jakieś GUI. Tak, wszystko znowu będziemy sobie kopiować z tego. Musimy sobie także przekopiować ze startu wszystko, bo potrzeba nam te szerokości okien, także wklejamy sobie tutaj. I tak samo z update'a. Albo w sumie nie, dobra, najpierw stworzymy nasz box. Czyli kopiujemy sobie wszystko to, co mieliśmy w menu głównym. Sobie to wrzucimy. Chwila, bo tutaj to źle wkleję. Dobra, zaraz też czas przekopiuję. Wklej. I tak. Możemy wpierw pozmieniać w sumie te wszystkie kontrolki, czyli tak. Tu będzie wczytaj. Nie, sorry, tu będzie zapisz. Tu będzie zapisz. Tu będzie pod spodem wczytaj. Jezu. Wczytaj. Tutaj będą ustawienia. A tutaj będzie wyjście do menu. Dobra. Także jeżeli chcecie, będziecie tutaj mogli także dodać swój jeszcze jeden button, który będzie po prostu odpowiedzialny za to, że menu będzie można po prostu włączyć na przycisk, ale ja to zostawię pod escape'em. Myślę, że każdy, kto chociaż trochę umie i zna się na komputerze, nawet grał w byle jaką grę, to będzie wiedział, że escape'em da się wyłączyć menu. No bo ciężko tego naprawdę tak nie wiedzieć, no nie? Dobra. Także tutaj, gdzie jest wyjście do menu, zmieniamy sobie na czy pokazać. Równa się false. Okej. Tutaj sobie zmieniamy w ustawieniach, że obecne położenie ustawienia. Ustawię. Okej. Tutaj to jest wczytaj. I dla wczytaj sobie zrobimy obecne położenie. To dlatego, że tutaj będziemy chcieli mieć też potwierdzenie wczytania gry. No i tak samo będziemy mogli to też zrobić dla zapisz. Także też damy sobie, że obecne położenie równa się zapisz. No i kliknięcie sobie oczywiście zostawiamy. Tutaj tak samo dodajmy sobie jeszcze tylko kliknięcie. Ok, zapisuję. No i dobra, to w sumie teraz zobaczymy, czy wszystko działa. Przechodzę do sceny. Naciskam escape i nie działa. A, bo wcześniej zapomniałem, że miałem jeszcze raz skopiować to, co mamy w starcie. Tylko, że to. I tak samo jeszcze zaraz do update'u będzie trzeba dodać. Także na razie sobie tak zapisujemy. I teraz do update'u trzeba sobie dodać i w obecne położenie, takie same jak dla menu głównego. Czyli tutaj powiedzmy nad tymi przyciskami damy tak. I tu będzie nie menu główne, tylko menu pauzę. Dobra. No i teraz już wszystko powinno działać.
Naciskam, no i jak widzicie, ładnie nam się wyświetla nasze menu. Jednak, co pewnie większości wam teraz przeszkadza, to to, że możemy ruszać kamerą, możemy poruszać się graczem oraz te wszystkie tutaj inne GUI są wyświetlane. Dlatego teraz zajmiemy się tym, aby je wyłączyć. Także pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to będzie wyłączenie GUI. Także piszemy sobie public gracz, czyli chcemy się odwołać do tego skryptu, w którym mam akurat GUI, które wyświetlane jest, czyli tam życie, głód, woda i sen. I to będzie gracz. Tutaj będzie dalej public ekwipunek. Ekwipunek. Dalej będzie nam potrzebny public kamera. I będzie jeszcze potrzebny nam public game object gracz obj, czyli gracz object. Tutaj poproszę z dużej litery. Dobra. Także sobie teraz najpierw może zajmiemy się właśnie wyłączeniem skryptów. Także tutaj, gdzie mamy cię pokazać równość true, po prostu dajemy sobie tak. Gracz.enabled. Tyle. I enabled oczywiście równe false. Czyli po prostu jest wyłączone. Używaliśmy tego przy partiklach do ogniska, też przy włączaniu i włączaniu, także myślę, że to w miarę znacie. Dalej else, czyli jeżeli tak nie jest, to wtedy gracz.enabled równa się true. Zapisujemy. Teraz tak samo robimy dla kamery. Dla ekwipunku. .enabled równa się false. A tutaj będzie, że jest true. Ekwipunek.enabled równa się true. Dobra. Także to mam zrobione. Teraz tutaj, gdzie mamy powrót. Sorry, tu jest wyjście do menu. To tu jednak będzie nie tak, tylko to będzie. Czemu to nie działa? Application.load level w nawiasie 0, czyli nasza scena z menu i tyle. Bo teraz tutaj nie będzie powrotu bezpośrednio do gry, tylko po prostu będzie wyjście do menu. Okej, i tutaj tak samo sobie kopiujemy tego klika. Bo go najwyraźniej usunąłem. Zapisujemy. I teraz wyłączymy, no dobra, bo w sumie najpierw zobaczymy, czy to nam zadziała. Wszystko tutaj mam przepisane? Nie mam. Także nie zadziała, bo jeszcze musimy tutaj sobie te wszystkie obiekty przypisać. Także gracz to będzie nasz gracz, ekwipunek to będzie ekwipunek. Kamera to będzie main kamera, która znajduje się w naszym graczu. A gracz object to będzie przeciągnięty ze sceny gracz. Ok. Możemy kliknąć apply. Kiedy damy play? Mamy grę. Nacisnę escape. No i jak widzimy, mamy tylko to. Oczywiście możemy ruszać kamerą, gra się nie zatrzymuje i możemy chodzić. Także no trochę to niepotrzebne. Także teraz zrobimy sobie nie ruszanie kamerą. Także wpierw musimy się odwołać do kamera. .get component. To znaczy odwołujemy się do tego obiektu, czyli do kamery. Bierzemy z niego component. Czyli na przykład charakter controller, w naszym wypadku chcemy wziąć sobie skrypt mouse look. Także piszemy get component, kwadratowe nawiasy i tutaj piszemy mouse look. Jeżeli skrypt był napisany w C#, wyskoczy wam tu podpowiedź. Jeżeli skrypt jest za to natomiast w innym języku, po prostu wam ta podpowiedź nie wyskoczy i musicie to ręcznie wpisać. I za tym dajemy sobie dwa nawiasy, a po kropce piszemy, co chcemy dalej zrobić z tym komponentem. Czyli teraz chcemy się odwołać do wartości sensitive x i sensitive y. Czyli sensitive x. No i teraz dajemy to sobie na 0. Teraz sobie możemy to wszystko przekopiować, bo będzie to identyczne. Dobrze też jest zapamiętać właśnie domyślne wartości, tak żebyście czegoś tutaj nie popsuli. I a tutaj zmieniam na y. I tak samo teraz to kopiujemy. I ja zapamiętałem domyślne wartości. I domyślne wartości to jest 10 i 10.
zapisujemy to. I teraz za chwilę usuniemy jedną z tych linii, bo nie pamiętam za który ruch odpowiada kamera. Coś to nie zadziałało. Chwilę, nacisnąłem escape? Boże, nie ogarnąłem. Okej, okay. I nie możemy widzicie ruszać w górę, w dół. To dlatego, że ten skrypt odpowiada właśnie tylko za to. Także teraz, właśnie po to było nam odwołanie do gracza, bo w graczu mamy tu również skrypt mouse look, który odpowiada za poruszenie się na boki, czyli osi X. Czyli z kamery możemy wywalić osi X, bo nie będzie nam ona potrzebna, musimy ją tylko zablokować w Y. A z kolei X zablokujemy za pomocą gracza, oczywiście jako object, kropka get component, kwadratowe nawiasy i tutaj podajemy nazwę komponent, czyli też mouse look, dwa nawiasy, teraz kropka, sensitive X równa 0 i tutaj będzie coś takiego samego, tylko że domyślna wartość akurat dlatego to było 15. Także i tutaj zmieniam sobie na 15. Ok. Także w tym momencie, kiedy włączysz teraz grę, po naciśnięciu escape'a nie możemy w ogóle ruszyć kamerą. Jednak czas w grze jest nadal spowolniony i możemy się poruszać. Możemy to wszystko załatwić po prostu jednym kodem. Musimy zmniejszyć sobie skalę czasu, czyli po prostu zatrzymać grę. Także piszemy time.timescale równa się i teraz podajemy wartość floatową. Musi być ona we floacie, gdyż inaczej nie będzie działać. Przepraszam was na chwilę, muszę kaszlnąć. Okej, już jestem, sorry. Musi być to wartość floatowa, inaczej nie będzie działać. Dlatego po prostu podajemy 0 i dopisujemy F, aby to przekonwertorowało na offload. Tak samo sobie to możemy skopiować poniżej. I zmieniam to sobie po prostu na 1, tak żeby skala czasu była domyślna. Okej, także to już mamy zrobione. Wszystko powinno działać. Nacisnąłem escape. No i nic nie możemy zrobić. Czas w grze się spowolnił. Widać to, ponieważ nie ma nielicu particle. Po prostu są one zatrzymane. Wszystko, co się będzie dziać w grze, jest po prostu zatrzymane. Nie pokazałem, że to się cofnie. Także naciskam escape. Ok, wyłączam escape. Wszystko działa. Jest to też fajne, bo dzięki temu, że wyłączamy sobie ten skrypt, nie nalicza, nie odejmuje mu nam głodu, co jest bardzo przydatne. Także dobra. To było na razie na tyle. Teraz już właśnie zrobimy sobie samo GUI. Także, z menu przecież skopiujemy sobie nasz update w sumie te 4, czyli wyjście, ustawienia, rozdzielczość i jakość. Kopiujemy to i wrzucamy to do update'a. Ok. Tutaj z wyjścia zmieniamy na wczytaj. I teraz kopiujemy sobie identyczny warunek. Tylko, że on będzie na zapis. Zapisz. Ok. One będą właśnie identyczne, bo za chwilę będziemy używać podobnych właśnie rzeczy. Także pierwszą rzeczą, jaką robimy, to zjeżdżamy w dół i tam, gdzie mamy ustawienia, od tego kopiujemy sobie wszystko. Czyli ustawienia, dźwięk, grafikę, jakość, rozdzielczość i do twórców. Także to sobie kopiujemy, wklejamy sobie to do naszego GUI. Zapisujemy. I tak, tutaj tylko w ustawieniach musimy parę rzeczy zmienić. Po prostu tutaj obecne położenie równa się menu pauzy. Ok, i to jest jedyna zmiana, jaką musimy przeprowadzić. Teraz musimy sobie... Jezu... Czekajcie chwilę, zaraz do was wrócę. Ok, już jestem, na chwilę musiałem odejść od kompa. Także teraz kontynuujemy dalej i nie wiem, co miałem zrobić. Aha, dobra, już wiem, co miałem zrobić. Miałem przekopiować wyjście. Kopiujemy wyjście.
wklejamy je powiedzmy na górze, bo tam na dole można dostać nie tylko zajeba, bo się łatwo pomylić można w klamrach, bo ich tam jest trochę sporo, tak dokładnie chyba są. Jest tutaj 5 klamer, no nie? I ciężko trafić, która jest dobra. Także dlatego sobie to wkopiłem na górze. Tutaj sobie usuniemy to. Okej. I teraz tak, tutaj, gdzie mam mnie, zmieniamy sobie menu główne, czyli sobie zmieniamy na menu pauzy. I tutaj zmieniam, czy pokazać, znaczy pokazać 2 równa się true. Tutaj, czy coś jeszcze jest potrzebne? Nie. I teraz tutaj zmieniamy sobie to na wczytaj. Wczytaj. I tutaj już mamy to zapisane, dobra. Teraz kopiujemy sobie identyczny box. Ogólnie identyczny, identyczny GUI. Wklejam poniżej i zapisujemy to jako zapisz. Okej, zapisz. I teraz tak, tutaj gdzie mamy, czy na pewno chcesz wyjść, chcesz, czy na pewno chcesz zapisać. A tutaj, czy na pewno chcesz wczytać. Czy chyba, że na odwrót jest. A, chwilę. Nie, tu już wczytaj, tu już zapisz. Dobra. No i w sumie tyle. Tylko tutaj, gdzie mam tak, usuwamy sobie to. Możemy zostawić kliknięcie. Ale na razie tutaj będziemy wywoływać inne funkcje, które stworzymy w następnym poradniku. Będzie to funkcja odpowiedzialna za wczytanie i zapisanie naszej gry. Także, ale to zrobimy w następnym odcinku. Także zapisuję i zobaczymy, co nam wyszło. Dobra, przychodzę, naciskam na Skype. Kliknę zapisz, mam czy na pewno chcesz zapisać. Chcę, nie. Wraca tu, mam wczytaj, chcę, na pewno chcesz wczytać. Nie. Wczytaj, zapisz dobrze, ustawienia, dźwięk, wszystko ładnie działa. W grafice tak samo, jest dźwięk, jest. Także wszystko działa, tutaj wczytaj, nic się tak nie stanie. Wyjście do menu. Proszę bardzo, przenosi nas tutaj. O, tylko o, to dobrze, bo teraz w sumie o tym nie wiedziałam. Tutaj, gdzie mamy wyjście do menu, czyli tu, musimy sobie napisać time.timescale. Równa się 1. Okej. Okay. Teraz wszystko będzie ładnie. Play. Escape, wyjście do menu. Ładuję, wszystko działa. Kliknę graj, kliknę nową grę. Tu, escape, wszystko ładnie. Teraz będziemy mogli na przykład zapisać. Tak, będziemy mogli potem wczytać. Tak, i wszystko będzie fajnie. Bo menu będzie już tak naprawdę skończone. Dobra, także przechodzimy jeszcze na tą mapkę. Damy escape. Damy escape. I okej. Okay. Dobra, czyli chyba zrobiłem wszystko. Tak, chyba już wszystko działa. Tak, dobra. Także, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Tak więc, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. No, na razie, no i cześć. A, i czekajcie, jeszcze nie. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że chciałbym się właśnie wypowiedzieć na odnośnie ankiety. Na czas do głosowania dam wam do 30. 30 to jest wtorek, a akurat właśnie we wtorki chciałbym i w czwartki i w soboty, żeby pojawiała się właśnie gra z serii, którą wybierzecie. Także czas macie do 30. Dzisiaj jest 27. Jutro wrzucam ten filmik, także będziecie mieli jeszcze 2 dni. I tak samo 30. właśnie pojawiłby się wtedy pierwszy filmik właśnie z tej gry, którą tam wybierzecie. Na stan aktualny, przewagą 2 głosów, wygrywają Kerbale. A na drugim miejscu jest Operation Flashpoint Dragon Racing, a na trzecim jest bodajże Need for Speed. Na Medievala nie było żadnych głosów, na Need for Speed był 1. Także to tak jeszcze odnośnie ankiety, a teraz już tak naprawdę. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć. Jeżeli jakiekolwiek zagadnienie z powyższego tutoriala jest dla ciebie niezrozumiałe lub po prostu potrzebujesz pomocy, to zapraszam na forum Curso Center. Link w opisie. Polecam.